Kiedy byłem chłopcem, bodajże 10-letnim, ktoś powiedział mi historię, która mną wstrząsnęła, nieukaranej zbrodni z przeszłości. I ta historia została ze mną na zawsze. Nie tylko została nieukarana, ale w ogóle nie było mowy o tym, żeby sprawca został ukarany. Zastanawiałem się nad tym, co sam bym zrobił w takiej sytuacji, gdyby ktoś mi bliski padł ofiarą takiej zbrodni, czy szukałbym zemsty. Szukałem sposobu, żeby się z tą historią zmierzyć i wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby ukarać sprawcę w powieści. Ponieważ akcja powieści rozgrywa się w latach 80., a praca nad tą książką oznaczała, że niejako wróciłem do tamtych czasów. Z tego powodu praca nad tą książką była czymś niezwykle przyjemnym, ponieważ pozwoliła mi się cofnąć w czasie, przeżyć jeszcze raz pewne zdarzenia. Zresztą bohatera wyposażyłem w pewne cechy swoje z tamtych lat. Dzięki temu, że jest to człowiek, który w tym samym czasie był w tym samym wieku co ja, mogłem nasycić go swoimi emocjami, swoimi przeżyciami. I believe in vengeance. I believe in getting the bastard. To są słowa z piosenki zespołu New Model Army, Vengeance, które postanowiłem wykorzystać jako motto książki. Dlaczego? Po pierwsze, jest to piosenka mniej więcej z tych samych czasów, kiedy rozgrywa się akcja książki. I wydaje mi się, że źródła tej piosenki są podobne jak źródła mojej powieści. Justin Sullivan uważa, że nieukarane zbrodnie powinny być jednak ukarane. Wiemy, że zemsta to coś brzydkiego, ale z drugiej strony, kiedy spotyka nas coś okropnego, każdy z nas chyba myśli o zemście. Akcja rozgrywa się w stanie wojennym, w małej miejscowości, gdzie ten stan wojenny miał troszeczkę inny przebieg niż w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Gdańsk. W związku z tym wyobraziłem sobie ten świat tak troszeczkę po swojemu i wprowadziłem tam muzykę w tle, która jest muzyką, jakiej prawdopodobnie wtedy nie słuchano, ale która pasowała mi do stworzenia pewnego klimatu. Akcja powieści rozgrywa się w miejscowości Stary Krzyż. O ile mi wiadomo, takiego miasta w Polsce nie ma. Ja tę nazwę wymyśliłem. Nie chciałem umieszczać akcji w jakimś konkretnym miejscu. Połączyłem w tej miejscowości cechy kilku małych miast, znanych mi dobrze. W związku z tym musiałem umieścić akcję powieści w takim momencie, żeby bohaterowie dobrze pamiętali ten okres II wojny. Natomiast chciałbym podkreślić, że pisząc swoją książkę, nie szukałem żadnego wzoru. Chciałem stworzyć coś zupełnie innego, coś, mam nadzieję, świeżego, co być może jest błędem, ponieważ czytelnicy są przyzwyczajeni do pewnych sposobów tworzenia literatury gatunkowej, ale mam nadzieję, że i moja książka im się spodoba. Biała wódka, czarny ptak. Taki tytuł nosi książka. Mam już tytuł kontynuacji. Mogę powiedzieć, że to miasteczko skrywa jeszcze wiele tajemnic i bohater musi do niego wrócić i te tajemnice rozwiązać. Natomiast oczywiście wiele zależy od tego, czy książka spotka się z zainteresowaniem. Mam nadzieję, że tak, a jeśli tak będzie, na pewno powstanie ciąg dalszy. Wiesław Weiss. Biała wódka, czarny ptak. Poleca wydawnictwo WAB.